Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy już na żywo, godzina 14 i zapowiadamy na dzisiaj live. Live dotyczący badań genetycznych. Zaraz dołączy do nas ekspertka, na którą dzisiaj czekamy. Proszę Was o moment cierpliwości. Będzie z nami zaraz pani profesor. Przypominam. O, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Świetnie się widzimy, słyszymy. Naszą gościnią jest dzisiaj profesor doktor habilitowana nauk medycznych Aleksandra Jezela-Stanek, ekspertka kliniki InVimed. A z panią profesor rozmawiamy o badaniach genetycznych dla par starających się o ciążę. Pani profesor, zacznijmy od tego, jaka jest rola genetyka, czym zajmuje się genetyk i jaką właśnie może odegrać rolę w tym momencie, kiedy para stara się o dziecko? Dziękuję za pytanie, dziękuję za zaproszenie, bo ja zawsze chętnie, jak można krzewić kagalek oświaty o genetyce. Genetyk kliniczny to specjalista jak każdy inny, ginekolog, endokrynolog, kardiolog, czyli specjalizacja lekarska. Natomiast obszarem zainteresowania genetyka to są wszelkie albo choroby, albo zaburzenia, które są podejrzewane o to, że mają charakter wrodzony. Przy czym ważna uwaga i pewnie do zapamiętania. Wrodzony to nie musi być taki, kiedy jest obecny od urodzenia, aczkolwiek faktycznie większość tak ma, ale to nie jest reguła. I to, że jest wrodzony, to też nie jest równoznaczne z faktem, czy w rodzinie się powtarza, czy jest to pierwszy przypadek, czy są przypadki, które są tak zwane dziedziczne, bo to nie jest równoznaczne. Natomiast no, ja często słyszę, tak, że nie ma potrzeby przejścia do genetyka, bo w rodzinie nic nie było, albo w związku z tym, że nic nie było, to nie mam podejrzenia. Także to nie, moi drodzy, to tak nie działa. Jak jest cokolwiek podejrzane o to, że jest wrodzone, no, poradnia genetyczna jest do dyspozycji. No właśnie, bo chciałam podpytać, bo już też nie ukrywam, że rozmawiałyśmy przed tym naszym live'em na temat tego dokładnie, czym pani się zajmuje. I uderzyło mnie to bardzo, bo chyba nie miałam do końca tej świadomości, że ta wizyta u genetyka dla par bywa niełatwa, że pójście do genetyka jest związane z jakimś, nie wiem, strachem, czy jakimś, nie wiem, czy piętnem, trudno mi to w ogóle nazwać, ale czy to rzeczywiście jest tak, że pary obawiają się albo wręcz odwlekają tą decyzję o tym, żeby spotkać się ze specjalistą właśnie zajmującym się genetyką? Też bym o tym nie wiedziała, gdybym nie pracowała. Natomiast pewnie bym w ogóle nie wiedziała, czym się zajmuje genetyk kliniczny. Ale tak jak powiedziałam, o to jeszcze w nawiązaniu do wcześniejszego, obszarem naszego zainteresowania jest materiał dziedziczny, czyli wszystko, co dotyczy chromosomów, co dotyczy DNA, co dotyczy może czynników środowiskowych, to wszystko, czym się w diagnozowaniu chorób genetycznych zajmujemy, oprócz oczywiście badania i wszelkich innych laboratoryjnych czy obrazowych testów. Natomiast co do tej wizyty u genetyka, no ja takie doświadczenie mam niestety, jak przychodzą pacjenci, to słyszę często, w ogóle są zestresowani. To jest dość częste, zwłaszcza dotyczy to wizyt, kiedy już mam wynik badania genetycznego, a to, czy to badanie było zasadne, czy był odpowiednio test dobrany, nie było wcześniej przedyskutowane w poradni genetycznej, tak, nie było tak zwanego poradnictwa przed testem. I potem wiele osób jest zestresowanych, bo przychodzi i na wyniku, nie wiem, albo jest coś na czerwono zaznaczone, albo jest napisane uwaga drobnymi literkami, taka, że nie wyklucza, albo nie potwierdza, albo badanie nie daje jakiejś możliwości. To wszystko wzbudza niestety bardzo często niepotrzebny stres i negatywne emocje. I dlatego mówię, że wiele osób jest zestresowanych. Ci, którzy przychodzą, bo wyczytają na przykład w internecie, że jest możliwość wykonania badań, jestem zdrowy, ale mogę się sprawdzić, czy jakaś choroba mi grozi, no to te osoby przychodzą, bo to powiedzieć, może nieco spokojniej. Natomiast no, nie zawsze wizyta jest stresująca. Najczęściej jest tak, no zawsze jak mamy wynik, to ten wynik trzeba omówić. I między innymi elementem tego omówienia wyniku jest to, że my to tłumaczymy, co tam jest napisane, że nie potwierdza, nie wyklucza, to z czegoś wynika, że
że badanie nie umożliwia czegoś, to cześć wszystko z czegoś wynika, tak? I to jest wszystko do wytłumaczenia, także proszę nie stresować, jak ktoś chce, to ja zapraszam i proszę nie stresować. Pani profesor, a jak taka pierwsza wizyta może wyglądać? Jakich pytań mogą spodziewać się pacjenci? Bo ja zawsze bardzo wierzę w to, że jeżeli ma się jakąś wiedzę tego, czego można się spodziewać za drzwiami gabinetu, to człowiek wchodzi do tego gabinetu pewniejszy. No zależy skąd zaczerpał tę wiedzę. To bym tak powiedziała, ale to wszystko, no nie da się tak jednoznacznie powiedzieć. Jak przychodzą rodziny z dziećmi, które mają zaburzenie neurorozwojowe, tak, czy mają wady wrodzone, to oczywiście wywiad musi być ukierunkowany na ciążę, na rozwój, na historię rodzinną, na leki. Także zawsze pierwszym elementem, cokolwiek by nie było, to jest wywiad, tak jak w każdej innej specjalizacji medycznej, lekarskiej. Potem jak mamy wyniki, to analizujemy wyniki oczywiście nie tylko genetyczne, bo wszystkie inne, jakie są dostępne i związane z historią choroby, i związane z rodziną, to musimy na taką wizytę przynieść. I to, co już wielu moich kolegów wie, jak kieruję dzieci na wizytę, mówią, proszę wziąć zdjęcie, bo trzeba pokazać. I naprawdę, jak ktoś przyniesie album taki z dzieciństwa i wszystkie zdjęcia takie fajne, jak dziecko było małe, to wszystko jest w porządku, to wszystko można przynieść, nigdy tego nie będzie za dużo. Natomiast jak są osoby, które przychodzą dorosłe z powodu niepłodności, to oczywiście też przede wszystkim historia rodzinna, no i wyniki badań, tak, hormonalnych, anatomicznych. Czy jest jakiekolwiek podejrzenie tego, że jest czynnik dziedziczny, który mógł się przyczynić do tego, że no, mamy problem albo zajściem w ciąży, tak, albo mamy poronienia. Pani profesor, w przypadku takiej wizyty, która jest około niepłodnościowa, czyli mówię tutaj o osobach, które są w trakcie starania ciąży, czy na taką wizytę do genetyka warto się wybrać we dwoje, czy wystarczy, że jeden z partnerów przyjdzie na taką wizytę? To jest. Ja czasami się sama nad tym zastanawiam, czy powinna przyjmować oddzielnie, czy powinna przyjmować parę. No bo jednak są sytuacje rodzinne, o których może niekoniecznie chcemy nawet partnerowi powiedzieć, partnerce, tak, to oczywiście może mieć znaczenie dla ciąży, dla wspólnego potomstwa, no ale no, czasami osoby jednak wolą, jak są teleporady umawiane, te wizyty odbyć oddzielnie. Na pewno wizyta oddzielnie powinna być proponowana w sytuacji takiej, kiedy my mamy wyniki badań genetycznych, bo wyniki badań genetycznych no, są indywidualne od każdej osoby, tak, to też zawsze uważam, że powinno się zapytać, czy wizyta ma się odbyć oddzielnie, czy Państwo chcą razem. Ja się dostosuję. To o to chodzi, no to już o nas chodzi, tak? O nas, o osoby, które chcą przyjść do poradni. Pani profesor, w trakcie starań o ciążę tak naprawdę tych momentów na wykonanie różnego rodzaju testów jest kilka, bo możemy zrobić testy, które wykluczą bądź potwierdzą pewne rzeczy już w trakcie starań, ale możemy też badać zarodki w trakcie procedury in vitro. Trzecią bardzo ważną też grupą tych badań genetycznych są te badania, które już są przeprowadzane w ciąży, kiedy... Aha. Tak, kiedy mówimy o badaniach prenatalnych i o tym, jak są istotne. Chciałabym, żebyśmy się dzisiaj skupiły na tym, co jest przed tą ciążą, czyli na tych badaniach przed zajściem w ciążę i przed staraniami tymi związanymi na przykład z procedurami in vitro i na badaniu zarodków. Ale na początek chciałabym zadać takie pytanie, na które nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi. No nie wiem. Czy każda para, która stara się o ciążę, w przypadku kiedy te starania się przedłużają nawet, powinna wykonać jakieś testy genetyczne, czy jednak czekamy na jakieś konkretne wskazania albo jakieś konkretne symptomy, sytuacje powinny nas do tego skłonić? Czy to powinno być takie badanie dla wszystkich starających się o ciążę, czy niekoniecznie? Jeśli staramy się o ciążę, tak, i mimo tych starań, tak, mimo roku ciąży nie ma, to na pewno badania genetyczne są jednym z elementów diagnostyki, którą trzeba wykonać. W każdym razie z punktu widzenia rekomendacji genetycznych, badanie podstawowe, ja to nazywam podstawowe w genetyce, jak kariotyp,
no to jest niezbędne. Tak. Musimy wykluczyć to, że przyczyną naszych problemów nie jest nosicielstwo zmian akurat na poziomie chromosomów. Mogą być różne nosicielstwa, ale w badaniu karyotypu pewnie do tego jeszcze wrócimy. Wykluczamy nosicielstwo w tym zakresie jako jedną z przyczyn niepłodności. I to na pewno musi być zrobione. I tutaj wywiad rodzinny, no tak jak mówiłam, to nie jest tak, że do genetyka kierujemy tylko rodziny i osoby, które w wywiadzie mają cokolwiek niepokojącego. No bo no, niestety tak działa natura, że od kogoś w rodzinie mógł się problem zacząć, ktoś jako pierwszy może być nosicielem, no to wtedy no, wywiad rodzinny nam tutaj nic nie pokaże. A nosicielstwo zmian chromosomowych to jest populacyjnie dość częste. Jedne dane mówią 1 na 600, drugie mówią 1 na 1000 osób. To oczywiście nie jest tak, że musimy zbadać 1000 pacjentów, żeby tego jednego nosiciela wykryć, bo jednak leczenie niepłodności, no to już jest pewna populacja wybrana tak, z problemami, ta częstość jest tam zdecydowanie wyższa. A po drugie, takie nosicielstwo chromosomowych zmian no, objawów nie daje. Tak? Poza naszymi problemami z prokreacją, to nie ma objawów. Tak? To nie jest tak, że ktoś wchodzi, patrzymy, o, wiemy ten chromosom. Nie, to tak nie działa. Musimy zrobić badanie i na podstawie badania po prostu wykluczamy, tak jak badamy inne różne potencjalne przyczyny problemów z płodnością, tak to badanie musi być, a już obligatoryjnie karyotyp musi być wtedy, kiedy no, przygotowujemy się do in vitro. To już też. Ale karyotyp nie jest jedynym badaniem, które dzisiaj można wykonać. Wiem, że w Państwa klinice pary, które starają się o dziecko, mogą wykonać test CGT. To jest taki test, o którym niewiele jeszcze wiemy i niewiele się mówi. Czy mogłaby nam Pani Profesor przybliżyć to akurat badanie? Tak, to ja może jeszcze tak, nie wiem czy zgrabnie, ale przejdę od kariotypu do badań typu CGT, chodzi o diagnostykę konkretnych genów. Jak robimy analizę kariotypu, to taką historię czasami pacjentom opowiadam, jak robimy analizę kariotypu, to jest tak, jakbyśmy patrzyli na rygor z książkami, i patrzymy, czy tych tomów mamy 46, tyle ile chromosomów, czy te tomy są równo poukładane, czy czegokolwiek nie brakuje i czy są, jakby to powiedzieć, dosłownie rozdziały. Wszystkie zgodnie z tym, co powinno być. Tak? I to jest liczba chromosomów, to jest to, że nie ma zmian takich zrównoważonych, czyli niczego nie brakuje, niczego nie jest, żaden materiał nie jest dodatkowy. Natomiast nic więcej o tekście w tej książce. Pani profesor, mam jakiś problem z głosem. Niestety pani nie słyszę. O budowie konkretnych genów, czyli tak jakbyśmy dosłownie wyciągnęli książkę i zaczęli określoną liczbę wyrazów czytać. I te badania CGT są różne w zależności od tego, jaką liczbę genów sprawdzamy. I to jest oczywiście, przekłada się na choroby, które w tym teście diagnozują, czy nie diagnozujemy chorób, tylko diagnozujemy siebie jako ewentualnych nosicieli tych chorób. Jest badanie podstawowe CGT, ograniczone do tych rzeczywiście najczęstszych stwierdzeniowych zanik mięśni zespołu aniowego chromosomu X, czyli jedna z najczęstszych form niepełnosprawności intelektualnej. I coraz bardziej rzadsze choroby są brane pod uwagę. Ja też często pacjentom mówię, że to są w kolejności takie z tych bardzo rzadkich najczęstsze. Na wyniku jest nazwa geną, na wyniku jest konkretnie choroba wskazana, jest częstość podana, także wszystko tam jest. Nie jestem w stanie przed wizytą wszystkich tych tysięcy nosicielstw omówić, ale zasada jest taka, im szerzej badanie wykonamy, no tym więcej informacji o swoim stanie zdrowia mamy. Natomiast nie jest to zależne od kariotypu. Kariotyp to jest jedno, czyli oglądamy tomy na półce. Jak czytamy wyrazy, to mamy dopiero inne testy. Proszę wybaczyć, jeżeli zadam pytanie, na które Pani już odpowiedziała, bo był taki moment, kiedy Pani nie słyszeliśmy. Ja zakładam, że zadzwonił telefon, który Pani połączona. Dokładnie. Nie chciałam odbierać.
Dokładnie. A dziś się zastanawiałam, co się dzieje, jak podczas live'a dzwoni telefon. Już teraz wiem, co się dzieje. Przepraszam Państwa, no ale ja też nie. Nie, ale to jest zupełnie naturalne i to się zdarza i przecież to wszyscy nasi widzowie doskonale rozumieją. A biury lecą, tak się mówi. Najprościej podsumowując, różnica pomiędzy kariotypem a takim testem CGT polega na tym, że? Różnicy nie ma, to są dwa różne badania. To są zupełnie dwa różne badania. To są dwa różne badania. Kariotyp mówi nam o tym, czy mamy prawidłową liczbę chromosomów i czy nie mamy zmian w ich strukturze, która wiąże się z nosicielstwem zmian na poziomie chromosomów. Natomiast badanie CGT to już są konkretne geny, do których analizy są oddzielne techniki. Nie da się w badaniu kariotypu ocenić poszczególnych genów, tak samo jak sprawdzimy chociażby nie wiem jaką pulę genów, to równocześnie no, możemy być nosicielami translokacji zrównoważonej, bo to na badaniu CGT czy innym na nosicielstwo po prostu nie wyjdzie. To dwie różne rzeczy. No mówię, tak jak byśmy książkę wyciągnęli, zaczęli ją czytać, to dopiero wtedy wiemy dokładnie. Rozumiemy. Ale ten test CGT, o którym rozmawiamy, to też jest test, który ma różne zakresy, w zależności od tego, co chcemy zbadać i w jakiej jesteśmy sytuacji, można wykonać różne rodzaje tego testu. Czym one się różnią? Zakresem analizy, zakresem genów, które sprawdzamy, czyli tak najprościej mówiąc, chorobami, które pod kątem naszego nosicielstwa oceniamy. Trzeba upewnić się przed wykonaniem takiego testu, czy w rodzinie jakkolwiek nie ma podejrzenia jakiejkolwiek konkretnej choroby genetycznej, bo musimy wiedzieć, czy w związku z tym podejrzeniem musimy u siebie wykonać to nosicielstwo i czy ten gen, który jest powiązany z chorobą w tym teście jest. Tak, to dlatego między innymi dlatego ta konsultacja genetyczna przed badaniem jest zalecana, żeby nie zrobić testu. Powiem, zrobiłam CGT, sprawdziłam nawet najszerszym zakresem, czyli badaniem exome się nazywa CGT exome, gdzie mamy no ponad 2000 genów sprawdzonych u kobiet, u mężczyzn trochę mniej, za chwilę powiem dlaczego, a potem się okazało, że akurat tej choroby nie było w tym pakiecie, także... Czyli taki bardzo ważny punkt do zapamiętania, to nie są badania, które robimy na własną rękę. Tutaj ważne jest to, żeby skonsultować się najpierw z genetykiem i dowiedzieć się, czego tak naprawdę potrzebujemy i co nam może dać jakąś konkretną informację. Żeby się upewnić, że nie ma podejrzenia jakiejkolwiek dziedzicznej choroby w rodzinie. Tak. Mm-hmm. Bo to może się okazać ważne. Tak jak mówię, no, przerobiłam już sytuację z pacjentami, pozyskiwali wyniki badań swoich genetycznych, żeby mieć pewność, że to jednak ta choroba, że ten gen w tym rodzaju testu jest. Mhm. A zaintrygowała mnie pani profesor tym, że inną liczbę badamy u kobiet, a inną u mężczyzn. Już zapomniałam. Kobiety tak zostały skonstruowane, że mamy dwa chromosomy X. Jak robimy ten kariotyp, gdzie cały czas do niego wracam, to wynik prawidłowy jest taki, że jest napisane 46,XX, czyli kobieta XY, czyli mężczyzna. I w związku z tym, że kobieta ma dwa X, jak na jednym jest, w którymś z genów znajdujących się na chromosomie X jest błąd, to ten drugi X, powiedzmy sobie w uproszczeniu, jakoś nam tę stratę rekompensuje. W związku z tym jesteśmy zdrowe, ale jesteśmy nosicielkami. Mm-hmm. Natomiast jak przekażemy ten błąd synom, bo syn dlatego jest synem, że od naszego partnera czy męża dostaje chromosom Y, czyli od nas jeden z X-ów. Jak przekażemy ten X, no u mężczyzny już problemu nie ma co rekompensować. I w związku z tym jest cała grupa chorób, się nazywa sprzężone z chromosomem X, które dotyczą tylko i wyłącznie chłopców. Dlatego czasem się zastanawiam, jak są takie historie w rodzinie, typu ktoś tam nie mógł mieć, nie wiem, synów, tak? Czy ktoś nie mógł mieć córek, to zawsze tłumaczę, że to nie mieć córek to jest genetycznie rzecz biorąc, no to nie wiem, czy to w ogóle możliwe, tak? Ale problem z ciążami, gdzie choroba dotyczy płodów męskich, jest do wytłumaczenia genetycznie. Mm-hmm. Pani profesor, kolejny etap to są te badania, które już można wykonać w momencie, kiedy podchodzimy do procedury in vitro. I tutaj pojawia się kwestia coraz szerzej omawianych
badań zarodków, badań przedimplantacyjnych zarodków. I znowu pytanie, czy to jest badanie dla wszystkich? Czy każda para, która podchodzi do in vitro, warto, żeby przemyślała przebadanie swoich zarodków? Do każdego badania genetycznego są wskazania i do każdego są uzasadnienia, no może z wyłączeniem prenatalnych, ale także zawsze diagnostyka zarodków jest uzasadniona w określonej sytuacji. Albo to, znaczy ogólnie tą określoną sytuacją jest to, że jest podejrzenie, że czynnik genetyczny może mieć związek z niepowodzeniami ciąż, albo diagnozujemy chorobę genetyczną, która jest w rodzinie. I tu bardzo ważna uwaga, i to musi być zapamiętane, żeby zrobić diagnostykę zarodków, musi być w danej rodzinie wynik badania genetycznego. Tak, to nie wystarczy nazwa choroby, musi być badanie genetyczne i obydwoje rodzice muszą być przebadani, bo to jest badanie konkretne i celowane. Tak? Musimy konkretne rzeczy sprawdzić. Czyli zawsze przed taką diagnostyką musimy ustalić genetyczną etiologię, a potem dopiero nad badaniem się zastanowić. I tak jak mówiłam, to podejrzenie musi być albo kryterium wieku, albo niepowodzenia wcześniejsze, albo nosicielstwo choroby u jednego z partnera, albo w ogóle choroba u wcześniejszego dziecka, które zwiększają nam ryzyko tego, że genetycznie może się sytuacja powtórzyć. I ze względu na to, że te potencjalne wskazania są różne, może Pani kolejne pytanie uprzedzę? Są różne rodzaje badań preimplantacyjnych, ale proszę pytać. Właśnie to chciałam zapytać. Wiemy, że mamy do wyboru PGTA, PGTS, PGTM. Tych typów badań jest wiele. Dla takiego pacjenta, laika, tak, to jak trzy. Te literki niewiele znaczą, prawda? Czym te badania się różnią? To jest wszystko. Ta literka już nam mówi wszystko. Bo jak mamy A napisane, to znaczy aneuploidia, czyli sprawdzamy chromosomy, czy jest liczba prawidłowa, czy nie brakuje, czy nie ma dodatkowych. Nawet fragmentu jak brakuje, to też jest źle, tak? Czyli patrzymy na tę półkę z książkami i oceniamy, czy są wszystkie i czy kawałek nie jest urwany, albo kawałek gdzieś tam nie jest sklejony. A zespół Downa na przykład jest taką chorobą, która bardzo często stanowi wskazanie do tego, że diagnostykę NT robimy. Tam jest konkretnie dodatkowy chromosom 21 par. Badania PGTM, jak monogenowe, to są już takie, gdzie konkretna choroba w rodzinie jest, nie wiem, rdzeniowy zanik mięśni, mukowiscydoza, tak? To są takie, gdzie zmiana jest w jednym konkretnym genie, jednogenowa, czyli monogenowa, i dlatego PGTM. Można połączyć badanie choroby monogenowej, czyli PGTM, z oceną chromosomów. To absolutnie jest możliwe. Finansowo jest to dość kosztowna sprawa, ale technicznie nawet jest to zasadne, jeśli sprawdzamy zarodek pod kątem występowania choroby monogenowej, to chromosomy, liczby chromosomów powinno się zawsze ocenić, czy jest prawidłowa. I ostatnie to jest S jak strukturalne zmiany, czyli takie, gdzie liczba chromosomów jest prawidłowa, natomiast mamy dosłownie bałagan, ale ten bałagan nie skutkuje tym, że czegoś brakuje, coś jest w nadmiarze, tylko jest nieprawidłowa, odwrócona. 180 stopni fragment chromosomu, dwa ze sobą połączone. To u rodzica, który jest nosicielem, objawów nie daje, natomiast przyczynia się do tego, że materiał genetyczny u zarodka może być w nieprawidłowej ilości, a jak już jest coś w genetycznie nieprawidłowej ilości, to już poza nielicznymi wyjątkami zawsze ma negatywne skutki. Mhm. To tak trochę jak nam ktoś te książki na półkach poprzestawiał? Dokładnie tak, bo musi być, wszystkie muszą być poukładane tak samo. Zresztą sami jak układamy książki na półce, to jedni układają tak, że mamy w lewo, a inni układają tak, że mamy w prawo. Tak? To jeszcze może być, ale jak nam się te książki skleją, albo nam się kawałek gdzieś tam urwie, to my już te książki nie przeczytamy. Mhm.
To mniej więcej tak z genetyką, że genetyka to w zasadzie jest przepis, to dosłownie można to potraktować. Pani profesor, czy takie badania inwazyjne zarodków niosą ze sobą jakieś ryzyko dla zarodków samych? Gdybyśmy zakładali, że po tym badaniu okaże się, że te zarodki są w porządku, nie wykryto żadnych wad, to czy samo badanie mogło im zaszkodzić? No, procedura diagnostyki zarodków, jeśli mówimy o PGT testach, no to jest inwazyjna. Tak? My musimy te komórki, oczywiście nie bierzemy komórek z węzła zarodkowego, czyli z tej części, z której się rozwija zarodek, potem płód. Natomiast no, jest to procedura inwazyjna, jednak jest to pobierane no, mechanicznie. I dlatego zarodki muszą być odpowiedniej, dobrej klasy. I oczywiście no, podstawowa, kluczowa sprawa to embriolog, który musi być wprawiony, żeby to było dobrze. Ryzyko jest minimalne w każdej procedurze inwazyjnej. Ale faktycznie, no, jak są zarodki słabsze, no, to raczej tego badania nie można zrobić. Ale mamy alternatywę. Mamy alternatywę. No właśnie, tą alternatywą są badania nieinwazyjne zarodków. Zarodków, tak. Przez analogię trochę do ciąż, bo te badania nieinwazyjne w ciąży już są od lat dostępne, zrobiły się bardzo popularne. Tak, w diagnostyce zarodków to jeszcze one nie są no, w ogóle są nowością. I polega na tym cała procedura, że nie pozyskujemy komórek, tylko robimy analizę genetyczną z płynu, w którym zarodek no, jest przetrzymywany. Tak, wszystko dobrze, pobiera się płyn do diagnostyki. Tam wykonuje się ocenę pod kątem liczby chromosomów, częściowo struktury. No i na tej podstawie, jakby to powiedzieć, zarodek jest klasyfikowany. Uwzględniamy klasę jego, czy jest lepsza, czy jest gorsza, który z takich zarodków jako pierwszy jest rekomendowany do transferu, żeby oczywiście no, zwiększyć jak najbardziej szanse na to, że będzie ciąża. No i kluczowa sprawa, bo o to nam chodzi, no, żeby dziecko było zdrowe. Przy badaniach prenatalnych jest taka praktyka, że jeżeli test nieinwazyjny wykaże jakieś nieprawidłowości, to zaleca się potem test inwazyjny. Czy w przypadku zarodków jest podobnie? Miałam sytuację taką, gdzie wynik był no, nieinformacyjny. Tak? No to już to badania powtórzyć i wtedy opcją jest taką, kiedy robimy badanie nieinwazyjne, że faktycznie metodą, jakby to powiedzieć, trochę tradycyjną możemy robić. Natomiast te badania nieinwazyjne, no one są, no zawsze to są statystyczne badania, tak? One nam tylko mówią o pewnym prawdopodobieństwie, tak? Czy zmniejszają znacząco, no ale ryzyko wystąpienia pewnych sytuacji zdrowotnych. Także zawsze procedura inwazyjna, no to jest tam no, jednak dokładniejsza. Pani profesor, jedno z najczęściej padających pytań ze strony pacjentów o badania zarodków, i te inwazyjne, i te nieinwazyjne, to jest pytanie o to, czy można zbadać zarodki, które były już zamrożone, czy są zamrożone. Zbadać można, natomiast no, cała procedura wymaga tego, że ten zarodek musi być rozmrożony. Muszą być komórki pozyskane i na czas przeprowadzenia badania no, znowu zamrażamy. I to na pewno ich potencjał takich zarodków do tego, że będzie implantacja się powiedzie, no jest zmniejszony, tak. Natomiast można robić, ja już też się spotkam nieraz z taką sytuacją, gdzie no, była ciąża, niestety okazało się, że dzieciątko ma zaburzenie genetyczne, najczęściej chromosomowe i powstawało pytanie, co z pozostałymi zarodkami, które są, tak, i mogą być wykorzystane. Oczywiście genetycznie każdy zarodek, każda ciąża jest inna, to, że jeden był nieprawidłowy, rodzice mają prawidłowe kariotypy, to nie znaczy, że pozostałe też są nieprawidłowe, no ale bez badań genetycznych my tego nie stwierdzimy. Także odpowiadając dokładnie na pytanie, technicznie można, tylko jest to jednak pewne obciążenie. Pani profesor, mamy kilka pytań od osób, które nas oglądają. Część tych pytań to są takie pytania, na które odpowiedzi już padły, ale może podsumowując. Mamy pytanie konkretnie o PGTA. Jakie konkretnie choroby może wykryć te PGTA? Wszelkie, znaczy
mówiąc o tych najczęstszych, to jest zespół Downa, to jest trisomia 13, zespół Patella, trisomia 18, zespół Edwardsa, czyli te, które są diagnozowane później w ramach każdego badania prenatalnego. Natomiast to są najczęstsze choroby, które rzeczywiście wiążą się z dłuższym przeżyciem płodu. Większość jednak zarodków obarczonych zmianami chromosomowymi no, nie przeżywa, tak? I dlatego te choroby poza tymi kilkoma no, nie mają swojej nazwy. Dlatego wynik tych badań jest określany opisowo, typu plus, jeśli jest dodatkowy materiał, minus, jeśli jest brakujący fragment i wskazana jest liczba chromosomów, znaczy numer chromosomów może, tak? Także najczęstsze te znane są sprawdzane, natomiast wszystkie inne chromosomy też są oceniane, ale nie mają tego zespołu swojej nazwy. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to pytanie, jakie badania wykonać w przypadku niepłodności nieznanej przyczyny? Czy jak jest nieznanej przyczyny, to wszystko było sprawdzone, tak? Ale domyślam się, że czasami w takiej sytuacji do badań genetycznych jeszcze nie doszło. Kariotyp robimy, bo go robimy zawsze. I jeśli wyniki badań hormonalnych, tak, wskazują, że mamy zaburzenia związane z dysfunkcją albo jajników, albo z dysfunkcją przysadki, zaburzenia tego typu, wszystko możemy postarać się diagnozować genetycznie. Są takie panele, to się w genetyce nazywa panele genów, czyli określoną liczbę genów związaną z dysfunkcją hormonalną, z dojrzewaniem jajników czy plemników jesteśmy w stanie sprawdzić. Także tak naprawdę, jeśli patrzymy na schemat genetycznej diagnostyki niepłodności, no, to tam w centralnym punkcie jest kariotyp, potem są już panele genetyczne, które są dedykowane określonym objawom, które zdiagnozujemy, tak? Czy mamy u mężczyzn prawidłowe parametry nasienia, czy mamy azoospermię, czy mamy obstrukcję, czy mamy hipergonadyzm, czy on jest hipogonadotropowy, czy hipergonadotropowy. To wszystko nam umożliwia podjęcie decyzji na temat dalszej diagnostyki. No. Są takie badania, jak ja mówię, pakiet minimum u mężczyzn, to przy obniżonych parametrach nasienia zawsze się powinno sprawdzać i to rzeczywiście jest zrobione gen AZF, CFTR, powiązany w innym układzie nieprawidłowości z mukowiscydozą, ale zakres możliwości jest naprawdę szerszy. Czyli tutaj po raz kolejny podkreślimy, że warto zgłosić się najpierw na poradę do genetyka i ustalić w tym konkretnym przypadku, w obliczu swojej historii choroby i starań, to jakie wykonywać dane badania. Kolejne pytanie, które przed chwilą się pojawiło, nawiązuje do testu, o którym Pani przed chwileczką mówiła. Kiedy warto wykonać badanie CFTR? Może najpierw słowo na temat tego, co to jest za badanie, bo o nim nie mówiliśmy. CFTR to jest gen. To jest taki gen, który jeśli jest błąd w tym genie na dwóch połówkach, każda połówka odziedziczona od jednego z rodziców, to odpowiada za chorobę, która się nazywa mukowiscydoza. To jedna z częstych chorób w ogóle genetycznych. Każde dziecko w Polsce objęte jest programem przesiewowym, czyli każde jest badane pod tym kątem, czy mukowiscydozę ma, czy nie. Natomiast gen CFTR ze względu na funkcję białka, które koduje, może być przyczyną u mężczyzn obniżonych parametrów nasienia, a nawet azoospermii, tak, czyli sytuacji, że tych plemników nie ma. I w takiej sytuacji zawsze u mężczyzn badanie nasienia powinno być, znaczy badanie genu CFTR powinno być przeprowadzone. Znowu, gen ten już tak technicznie podchodząc jest bardzo duży. I z reguły nie robi się takiego badania na wstępie, że się sprawdza cały, tylko patrzymy, czy określone warianty genetyczne, zmiany powiązane z niepłodnością męską występują, czy nie. Mnie też nazywa panem niepłodność męska. Jeśli u mężczyzny zidentyfikujemy takie warianty, to no, w zależności od tego, jaki to jest wariant, ale to albo nam odpowie na pytanie, czy to było przyczyną obniżonych parametrów nasienia, czy nie, natomiast na pewno stanowi wskazanie do tego, żeby przebadać żonę, partnerkę pod kątem jej nosicielstwa zmian w CFTR, co z kolei nam powie o ryzyku wystąpienia mukowiscydozy u dziecka.
Bardzo dziękuję pani profesor. Oczywista sprawa, nie panel, nie płodność męska, bo już takich wyników widziałam całą masę. Kiedy z rozpędu czasami panie sobie wykonują panel analiz genu CFTR o nazwie niepłodność męska, nie, to co innego trzeba sprawdzić. Ale to często jest pozorne. Mamy kolejne pytanie, dość szczegółowe. Wynik nieprawidłowy Embrans. Blastocysta 4BA 17P. Współczynnik euploidalności 48%. Co oznacza 17P? Na wzrokowcem jestem, ale dobrze. 17, minus 17P, może pan jeszcze raz? Tak, minus 17. Powinno minus. Minus 17P to jest tak jak mówiłam przed chwilą, jeśli mamy minus, to znaczy tyle, że określony fragment chromosomu, w tym przypadku 17, jest brakujący, tak, nie zidentyfikowano go w badaniu. P to określa nam, który fragment chromosomu jest brakujący, w tym przypadku P to tak zwane ramię krótkie, Q to jest ramię długie w chromosomach. Ale tak jak mówiłam, każda sytuacja, gdzie jest dodatek, ubytek, no, wiąże się ze złym rokowaniem. Takie zarodki no, nie są raczej rekomendowane. To takie zarodki, które mają no, po badaniu jakieś nieprawidłowości, ja rozumiem, one nie są transferowane w ogóle. No, nie są z reguły, tak. Rodzice się nie decydują w takiej sytuacji na transfer, ale to oczywiście jest omawiane w ramach porady genetycznej. No, są sytuacje takie, kiedy nieprawidłowość jest zidentyfikowana w formie tak zwanej mozaikowatej, czyli w części komórek analizowanych jest błąd, w części jest prawidłowa. No, to jest temat do dyskusji, czy taki zarodek wykorzystać. Teraz zresztą w świecie coraz więcej się publikacji ukazuje, że jednak transfer się kończy dobrze, te dzieci się rodzą zdrowe. No ale właśnie, to by znaczyło, że te zarodki mogą nadrabiać i się samo naprawiać? Jest taki w naturze takie pojęcie, ale to nie jest no, proste do określenia, tak? Bo wszystko do jakiej stopień mozaikowatości, jak jest poniżej 40%, to jest jeszcze dobrze, jak jest powyżej 80%, no to absolutnie ryzyko jest wyższe. No ale my tym badaniem zawsze mówimy o ryzyku, tak? To nie jest tak, że coś przekreślamy, ale ze względu na wysokie ryzyko, no transfer nie jest oczywiście wykonywany. I druga sprawa, też sytuacja taka, w której chromosom jest objęty tą mozaikowatością, to też mogą być takie sytuacje, że robimy transfer. Pani profesor, takie pytanie, które sama miałam ochotę zadać na koniec, może troszkę inaczej, ale tak, bardzo podobne. Jakie badania wykonać, aby mieć pewność, że dziecko będzie zdrowe? Ach, przed ciążą, w trakcie, czy jak się urodzi? To jest pytanie. Natomiast Po kolei. Przed ciążą to tak naprawdę nie da się. Każda ciąża stanowi wskazanie do diagnostyki prenatalnej, bo to jest diagnostyka prenatalna, żeby już w okresie w miarę możliwości wczesnym ocenić rozwój, wykluczyć występowanie wad rozwojowych. Oczywiście my w badaniach prenatalnych jesteśmy w stanie dużo rzeczy sprawdzić. Zrobił się ogromny postęp, tak genetyczny, jak i obrazowo, tak, ultrasonografia, czy badanie rezonansu magnetycznego płodu, wszystko nam, znaczy wszystko, wiele rzeczy nam potrafi wyjaśnić, czyli to jest pierwszy etap. Są programy badań prenatalnych, które są dedykowane określonym sytuacjom u kobiet powyżej 35 roku życia, czy w sytuacji takiej, kiedy urodziło się już dziecko chore. Natomiast no, tak naprawdę wskazanie do diagnostyki prenatalnej jest ciąża, tak? To nie ma tak, że ktoś musi, ktoś nie. Nie, wszyscy tylko, no, jedni mają na NFZ urodzenie. Później, jak się dziecko urodzi, to jedna sprawa to jest ten program badań przesiewowych w Polsce, który obejmuje przynajmniej kilka chorób i to już po prostu mamy sprawdzane. A jak chcemy coś zrobić dodatkowo, to znowu no, genetyka też tutaj służy swoją ofertą. Mamy badania przesiewowe noworodków. Badania przesiewowe noworodków to jest taki rodzaj testu, który dotyczy, no, badania przesiewowe z zasady dotyczą osób bezobjawowych, tak? Bo my chcemy sprawdzić, jak osoba jest bezobjawowa, to albo czy nie jest zagrożona wystąpieniem jakiejś choroby, czy tych objawów po prostu jeszcze nie ma.
i to się nazywa badanie przesiewowe noworodków firm genetycznych, które tam to badanie mają. Jest przynajmniej kilka na rynku. No, w Polsce z tymi laboratoriami jest pewna, no, powiem ładnie, brak regulacji jest. Może tak. Także proszę zwrócić uwagę, jak Państwo chcecie wykupić taki rodzaj badania dla dziecka. Znaczy, pierwsza sprawa to się trzeba upewnić, że dziecko nie ma jednak żadnych objawów, bo ja już miałam masę wyników takich, gdzie badanie przesiewowe było wykonane u dzieci, które jednak zaczęły prezentować jakieś objawy. Nie, to wtedy tego badania nie robimy, robimy inne. I jedna sprawa to jest to, żeby rzeczywiście dziecko było zdrowe, bo jak już chcemy zrobić test, to zróbmy właściwe. I druga sprawa, upewnić się, jaki jest zakres chorób, które sprawdzamy. Bo to oczywiście się przekłada na ceny, no ale takim kryterium, które no, rządzi rynkiem, to, no, to jest cena, tak? Natomiast w genetyce to na ceny do końca nie można patrzeć, tak? Bo tam jest dużo czynników, które na to wpływają, także im raczej szerszy też zrobimy, tym lepiej. Poza tym, jeśli chodzi o choroby, to też są różnice dosłownie geograficzne, tak? Choroby, które są częste w populacji naszej europejskiej, no niekoniecznie nie są częste w populacji, nie wiem, w basenie Morza Śródziemnego, tak? I wykupienie takiego testu, no, wiąże się z tym, że jednak jest inny nacisk jest położony na pewne choroby. To też do rozważenia. Pani profesor, to na koniec, żeby tak jakoś bezpieczniej poczuli się pacjenci, którzy będą się wybierali na wizytę, czy planują niebawem wizytę u genetyka. Czy jeżeli w tych pierwszych badaniach pary, która stara się o ciążę, wyjdą jakieś nieprawidłowości, to czy to wyklucza to, że będziemy rodzicami zdrowego dziecka? Absolutnie nie. Poza rzadkim wyjątkiem, ja pracuję już długo, nie będę mówić jak długo, pracuję dość dużo, w sensie konsultacji mam dużo. Zdarzała mi się taka sytuacja dwa razy, kiedy wynik badania kariotypu no, wykazał to, że jednak szans nie mamy. Także w większości absolutnie nieprawidłowy wynik nie wyklucza, wiąże się tylko z ryzykiem wystąpienia określonego problemu, ale jeśli to ryzyko mamy zidentyfikowane, no to też mamy narzędzia, żeby w miarę możliwości postarać się zrobić albo coś przed ciążą, albo jeszcze w trakcie ciąży, albo już rzeczywiście po urodzeniu w miarę możliwości jak najszybciej interweniować. Także najważniejsze zawsze, żeby jak jest taka potrzeba, no problem zidentyfikować. I z tą dobrą wiadomością zostawmy naszych widzów. Pani profesor, pięknie dziękuję za poświęcony czas i za tą rozmowę, bo ona była dla mnie niesamowicie klarowna i przejrzysta. I ta biblioteka z książkami poukładała w mojej głowie też wiele i pomogła wiele zrozumieć. Moim i Państwa gościem była profesor doktor habilitowana nauk medycznych Aleksandra Jezela-Stanek, ekspertka kliniki InVimed. Dziękujemy Pani profesor, dziękujemy InVimedowi. A Wam przypominamy, że ten materiał będzie można odtworzyć również po jego zakończeniu. Jeżeli nie byliście z nami od początku, to możecie do tego początku jeszcze wrócić. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.